Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii, gdzie po raz kolejny gościmy pisarza science fiction, publicystę, autora kanału Wehikuł Wyobraźni, Marka Żelkowskiego. Witaj, Marku. Witam, witam. Pozdrawiam Ciebie, Piotrze. Pozdrawiam przede wszystkim też naszych słuchaczy. Tak, naszych wspólnych słuchaczy też, bo mamy grono wspólnych sympatyków. Dzisiaj sobie porozmawiamy o koncepcji, która zdobywa coraz więcej zwolenników, nawet wśród badaczy UFO, a mówi ona, że mieszkamy na Ziemi z jakimś innym, inteligentnym gatunkiem, innymi ziemianami, ale trochę od nas odmiennymi, no i że to ich działalność odpowiada za spotkania z UFO i całą tajemnicę, którą się dzisiaj nazywa UAP. Chodzi o kryptoziemian. Na samym wstępie bym chciał zaznaczyć, że ta koncepcja ma kilka wersji, bo krypto od greckiego kryptos oznacza ukryty, tajemniczy. Zatem formalnie kryptoziemianie to wszyscy ukryci przed naszym wzrokiem mieszkańcy naszej planety. Często mówi się jednak też o ultraziemianach. Ja sobie trochę te dwa terminy dzielę. Kryptoziemianie to według mnie istoty biologiczne, jakaś forma cielesnej inteligencji, tylko inna od ludzkiej, ale mieszkająca z nami. Natomiast ultraziemianie mogą już być mieszkańcami, powiedzmy, przestrzeni, wymiarów, których my nie znamy, ale które są tak jakby osadzone na tej samej planecie. Myślę, że to jakoś w miarę logicznie przedstawiłem. My się dzisiaj skupimy, Marku, na koncepcji, która mówi, że obok ludzi żyją na Ziemi, najlepiej to ująć słowem, terminem, inni ziemianie, bardziej zaawansowani niż my, może mniej liczni, i że to spotkania z nimi odpowiadają w sumie nie tylko za UFO, ale też inne zjawiska anomalne. Zacznijmy jednak od tego. Coraz częściej od ludzi związanych z ruchem Disclosure słyszymy, że ci obcy, istoty nieludzkie, no to wcale nie są tam żadni przybysze z kosmosu, że my myśleliśmy źle cały czas o tym zjawisku, popełniliśmy błąd. Skąd ta dziwna, nagła zmiana narracji? Przecież całkiem niedawno hipoteza, że UFO to są przybysze z kosmosu, obcy astronauci, ona była wręcz nienaruszalna. Co się stało? Ciężko jest odpowiedzieć w sposób taki zwięzły na to pytanie, bo tu nam się kłania historia. Kiedy mówisz, że ta nagła zmiana, nagła albo nie nagła, trochę to, tak jak powiedziałem, wiąże się z historią, trochę z renesansem pewnych historii, które do nas wracają. Tak, wracamy właściwie do czegoś, co już było. No tak, ale może po kolei. Tak naprawdę w latach 40. i 50., w tym mniej więcej czasie UFO tak na dobre zagościło w masowej wyobraźni, to modny był kosmos. Kosmos był modny, szykowano się do podboju kosmosu, budowano rakiety. No, zdajmy sobie też sprawę, patrząc na historię na przykład fantastyki naukowej, że tak zwane magazyny groszowe, czy też pulpowe, no, chociażby Amazing Stories, o, tych magazynów w USA to wychodziło naprawdę sporo różnych tytułów, one mniej więcej od końca lat 20. piłowały temat obcych z kosmosu. Już od razu wspomnę, że wcześniej na przełomie XIX i XX wieku temat odpalił Herbert George Wells inwazją na Ziemię z Marsa, czyli wojną światów. No i później w tych magazynach groszowych temat obcych, przylatujących tutaj gdzieś z głębi kosmosu, on był, tak jak powiedziałem, eksploatowany i to w sposób taki bardzo, bardzo intensywny. No i no tak, muszę jednak zrobić pewne zastrzeżenie. Ja się w ogóle boję, że w tej historii troszeczkę się poplączę. Miejmy nadzieję, że jednak uda mi się przez to przebrnąć. W każdym razie ważne zastrzeżenie, bo to, co powiedziałem, jest jednak pewnym uproszczeniem. Później, w czasie tej audycji, będziemy mówić o niejakim Shaverze. Otóż jego opowiastki ukazywały się w tym wymienionym przeze mnie chociażby magazynie Amazing Stories, bodajże w 1946 roku pojawiło się pierwsze, nie, w 1945 roku ukazało się pierwsze opowiadanie tego autora, ale tak naprawdę historia zaczęła się jeszcze kilka lat wcześniej. Ja o niej bardziej szczegółowo oczywiście powiem, ale warto dodać na przykład, że w 1946, więc rok mniej więcej po opublikowaniu pierwszej
historii tego Shavera, zawsze mi się to z golarką jednak kojarzy, pokazała się na przykład ilustracja w Amazing Story, która przedstawiała ni mniej, ni więcej, tylko latające spotki, latające talerze. Ja przypomnę, że to było rok przed przypadkiem niejakiego Kenneta Arnolda. Wszyscy Państwo, którzy interesujecie się UFO, no to ja nie muszę przekonywać, że to była jakaś taka ważna data. Obraz spotka, on się przyjął w kulturze, zanim się w ogóle spotki na niebie pojawiły, a potem się pojawiły i tak dalej, i tak dalej. Tam oczywiście można by jeszcze sięgnąć do wcześniejszych historii. W każdym razie gdzieś w latach 40. obraz tego latającego talerza, dzisiaj to jest właściwie nieużywana nazwa, no ale tak wtedy mówiono, on się troszeczkę utrwalił. I ten Shaver, jego opowiadanie pierwsze, Pamiętam Lemurię, to właściwie nie było opowiadanie, ono się ukazało właśnie w tym 45 roku, to nie było opowiadanie. To był tekst nadesłany do Palmera, to był wydawca magazynu pulpowego i on go później troszeczkę podrasował, podkręcił, żeby nie był taki nudny, żeby to nie była taka czysta spowiedź, której Shaver tam mu opisywał, co tam się nie działo dziwnego, będziemy o tym mówić. Natomiast on go podkręcił i puścił jako opowiadanie pod tytułem Pamiętam Lemurię. Notabene, ten autor nie był w Polsce jakoś tak masowo publikowany, nie wiem, czy w ogóle był publikowany, ale jeśli Państwo chociaż minimalnie kaman z językiem angielskim, albo nawet kulawo, to można sobie wersję tego opowiadania, to zajmie Państwu 5 minut wyszukanie wersji angielskiej, takiej, którą nawet jak wam będzie coś sprawiało problem, to sobie przetłumaczycie. W każdym bądź razie ona jest dostępna, można się z tym zapoznać, więc te moje opowieści o tej opowieści Shavera chyba nie mają sensu. Lepiej to poznać. W każdym razie podsumowując, moim zdaniem zderzyły się dwa trendy. Jeden ten kosmiczny, lansowany od końca lat 20., a nawet jeszcze wcześniej, z drugim, właśnie takim promowanym, będziemy o tym mówić, bo Shaver właśnie w tych opowieściach o Lemurii, on tam wysnuł całą mitologię, według niego to były opowieści prawdziwe, ale całą mitologię dotyczącą podziemnego świata, istot bardzo złych, które są pozostałością po jeszcze innej cywilizacji i tak dalej. I one tam sobie, te istoty, żyją w głębi ziemi i są bardzo podłe, torturują i w ogóle są bardzo niesympatyczne, a w dodatku wpływają na losy Ziemi. I te dwie tendencje, kosmiczna i ta shaverowska, one się zderzyły, zwyciężyła, gdzieś tak, no, bo Shaver podniósł nakład Amazing Stories o bodajże kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. W związku z tym bardzo intensywnie eksploatowano oczywiście ten temat, ale to trwało 3-4 lata i się skończyło. Oczywiście nic nie kończy się gwałtownie, tak jak ucięcie nożem, w związku z tym to sobie jeszcze jakiś czas żyło, powstawały w Stanach Zjednoczonych kluby dotyczące tych shaverowskich opowieści i w ogóle do dzisiaj tak naprawdę istnieją tego rodzaju organizacje, które przyznają Shaverowi rację, i że on ma rację i innej racji nie ma. Natomiast ta historia gdzieś tak na początku lat 50. zaczęła się kończyć. Zwyciężyła, przynajmniej na jakiś czas, koncepcja kosmiczna, rakiet, przybyszy z kosmosu i w ogóle tego rodzaju świata. No ale mam nieodparte wrażenie, że teraz karta się odwróciła i zaczynamy sięgać do źródeł i być może ta wersja z ziemianami żyjącymi na przykład gdzieś w głębi Ziemi jest bardziej wygodna, bardziej pasuje komuś. No, a może jest prawdziwa, nie wiem. Tak, kryptoziemianie dostali turbo doładowanie po wystąpieniu Grasza, który powiedział, oczywiście to nie jest dosłowny cytat, a może UFO wcale to nie są kosmici, bo tutaj nie mamy żadnych pewników, jest mnóstwo wątpliwości, może to jest ktoś inny i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem w innych programach, że nagle się pojawili liczni zwolennicy takiej hipotezy, która mówi, o, Ziemia to przecież istnieje tak długo, że nie jeden inteligentny gatunek mógł się tu rozwinąć, mogła się pojawić nie jedna cywilizacja w ciągu tych setek milionów lat. Kto wie, snuł o tym całkiem niedawno rozważenie na przykład profesor Leub, ale też inni, i rzeczywiście ta zmiana postrzegania UFO jest widoczna, to jest taka jakaś moda,
czemu nagle się zwraca uwagę na kryptoziemian, mówiąc, że są bardziej realną opcją od gości z kosmosu? Nie wiem, ale jak za chwilę pokażemy, to nie jest koncepcja nowa. Już dekady temu sugerowano, że inteligencja stojąca za UFO nie przylatuje do nas, tylko ona tu z nami mieszka. Natomiast korzenie poglądu, że dzielimy planetę z jakąś inną cywilizacją, są de facto stare jak ludzkość. Dawniej byli to bogowie, jakieś istoty magiczne, demony mieszkające w niewidocznej dla nas rzeczywistości. Ale jak w ogóle wiarygodna wydaje ci się koncepcja, że równolegle mieszka z nami na Ziemi inny gatunek, i to jeszcze, żeby było śmiesznie, bardziej rozwinięty? Może to są inni ziemianie, kto wie? Ale czy wypada w ogóle mówić o kryptoziemianach w wieku XXI? Bo ta hipoteza się wydaje ciekawa, ale od razu się rodzą pytania. Na przykład, no, nie tyle może kim oni są, tylko gdzie są. Czy są pod wodą, czy są pod ziemią, czy są w górach, w Himalajach, czy w jaskiniach. Na dobrą sprawę to za bardzo ich nie widać. Szczerze, to w ogóle ich nie widać. Ktoś powie, no, cofamy się mentalnie. Obskurantyzm, proszę pana. Jak myślisz, wypada mówić o kryptoziemianach w czasach GPS-ów i globalnej wioski? Powiem tak, uśmiechnąłem się, kiedy to mówiłeś o tym wypadaniu, ponieważ to nie jest kwestia tego, czy coś wypada, czy nie wypada, tylko w którym momencie my zbliżamy się do prawdy, a w którym oddalamy się. Ja oczywiście tego nie rozstrzygnę, bo nie wiem, pojęcia nawet nie mam, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle... Ludzie, którzy w ten sposób przedstawiają sprawę, że coś wypada albo nie wypada, bo żyjemy w XXI wieku, to jest błąd. Bardzo często, taki poznawczy błąd oczywiście. My bardzo często stykamy się z sytuacjami, kiedy pewne prawdy wygłaszane setki lat temu dzisiaj okazują się prawdą, a w każdym razie tłumaczą nam nasz dzisiejszy świat. W związku z tym zarzucanie pewnych koncepcji tylko dlatego, że są stare, bywa dosyć, z mojego punktu widzenia, wątpliwe. Ci z Państwa, którzy słuchają playlisty na kanale Piotra, playlisty Wehikuł Wyobraźni, wiedzą, że wszystkie opowieści o wnętrzu Ziemi, o tym, że gdzieś tam Agharta albo może wydrążona Ziemia i tak dalej, część z tego zawarłem oczywiście też na kanale Wehikuł Wyobraźni, który oczywiście wcale nie kryptoreklamą, ale zareklamuję, oczywiście zapraszam. Warto dzisiaj już gdzieś tam pyknąć subika i tak dalej. Sami Państwo wiecie, ja nie będę nowomowy w tej chwili powtarzał, ale warto tam różne działania podjąć na tym kanale Wehikuł Wyobraźni. Ale na tym kanale też o tym mówiłem, że mnie pasjonują te wszystkie teorie wnętrza Ziemi i znowu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, one mnie pasjonują, to wcale nie oznacza, że ja w nie bezkrytycznie wierzę, że ja gdzieś jestem przekonany o tym, że wydrążona Ziemia to jest nasza rzeczywistość. Nie, można te rzeczy oddzielić. Tak naprawdę ja chyba jednak jestem pewnym tradycjonalistą, a może takim zakutym łbem, który jednak... Ta wizja świata takiego przedstawianego przez współczesną geografię, przez współczesną geologię, no ona mi się jednak wydaje w jakiś sposób prawdopodobna. Ale gdzieś tam we mnie drzemie dusza człowieka, który od dziecka czytywał fantastykę i fantastykę naukową i dla mnie fajnie by było, jakby ta wydrążona Ziemia, ci kryptoziemianie, żeby to wszystko istniało. W związku z tym mnie jest ciężko się otrząsnąć z tej wyimaginowanej, ale jednak pewnej rzeczywistości. Do rzeczy. Powiem w ten sposób. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć, jak wygląda nasz świat. I ekscytowanie się tym, że mamy GPS-y, mamy zmapowaną Ziemię dokładnie i mamy też podziemia zmapowane, to fikcja, że mamy też głębie oceanów, już je poznaliśmy. Nie poznaliśmy, wiemy jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o powiedzmy jakieś pasma podwodnych gór, czy jakieś tam ewentualne głębie, ale tak naprawdę o tych głębiach, o tym podwodnym świecie wiemy bardzo, a naprawdę bardzo niewiele. W związku z tym takie przekonanie, że my o naszym świecie już wiemy wszystko, no to znowu ordynarna reklama, ale zapraszam na Wehikuł Wyobraźni, na kanał Wehikuł Wyobraźni.
tam pojawił się film, który mówi o Amazonii. O Amazonii, którą my dzisiaj kojarzymy z lasem deszczowym, dziczą, wężami, jak tym, co Cejrowski przedstawia w swoich filmach, czyli wiecie państwo, dmuchawki, kurara, te wszystkie i w ogóle dzika przyroda. Okazuje się, że to miejsce 2,5 tysiąca lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Kwitły tam cywilizacje, które budowały miasta, bardziej liczne niż miasta średniowiecznej Europy. Były tam budowane piramidy, te takie porównywalne z tymi piramidami ludów, które świetnie znamy z Ameryki Południowej i Środkowej, no ale je znamy. A tych ludów, które tam sobie żyły na terenie Amazonii, to my ni hu hu, nic nie wiemy o nich. Okazuje się jednak, że zaczynamy powoli, dzięki różnego rodzaju sprzętom bardzo nowoczesnym, zaczynamy to wszystko poznawać. Zaczynamy nagle uświadamiać sobie, że nasza Ziemia całkiem niedawno w historii, czy to geologicznej, czy nawet takiej ludzkiej, w sumie 2,5 tysiąca lat temu, no dużo, niedużo, kilka imperiów zdążyło się rozpaść w międzyczasie tak zwanym. Niemniej jednak to aż taki ocean czasu nie jest. A 2,5 tysiąca lat temu w tej Amazonii było naprawdę zupełnie inaczej niż dzisiaj. Czyli, i my o tym wiemy dzięki zaawansowanym naprawdę metodom badawczym, czyli to jest fikcja tak naprawdę, że my cokolwiek wiemy tak do końca i na pewno o powierzchni naszej planety. A jeśli już sięgniemy głębiej do podziemi, no to okej, może trochę wiemy, ale jak już sięgniemy jeszcze głębiej, powiedzmy kilometr, 2, 3, 50 pod powierzchnię, to my tak naprawdę bazujemy na badaniach, tego nikt nigdy nie dotknął. My raczej musimy wierzyć naszym sprzętom i pewno należy im wierzyć, natomiast zdajmy sobie sprawę, że nawet ogromne przestrzenie, które jeśli gdzieś tam istnieją pod powierzchnią Ziemi i są ogromne, tak jednak na przykład przedstawiał je Verne w swojej powieści Wyprawa do wnętrza Ziemi, to one jednak nie obejmują, on nie opisywał pustej Ziemi, nie opisywał wydrążonej Ziemi, tylko opisywał pewne przestrzenie, które gdzieś tam się pojawiają głęboko, bardzo głęboko. Czy coś takiego jest zupełnie niemożliwe i trzeba koniecznie to wykluczyć? Otóż, proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę, że nie do końca i do dzisiaj, jeśli by tak któryś z naukowców uczciwie miał powiedzieć, czy to się da na 100% wykluczyć, to jakby był uczciwy, to by powiedział, że chyba się nie da na 100%. On by to tak na 50 wykluczył, bo ma takie głębokie przekonanie, że to jest niemożliwe. Natomiast zdajmy sobie sprawę, że my o naszej planecie wiemy bardzo, bardzo niewiele. To jest taki truizm, bardzo często powtarzany, no ale ja proponuję go przyswoić. Kto wie, czy my dzisiaj mamy też takie przekonanie, że bardzo dużo wiemy o gwiazdach i planetach pozaukładowych, poza Układem Słonecznym, że odkrywamy co chwilę coś nowego, a tam jest taka planeta albo taka, tam diamenty spadają z nieba, a tam gdzieś coś innego. I wiecie państwo co, to są wszystko jednak takie próby przedstawienia czegoś na podstawie napływających danych, rzeczywistych danych, ale to jest jednak domena wysoko, wysoko, wysoko postawionej poprzeczki, jeśli chodzi o fantazję. Znaczy otrzymujemy prawdziwe dane i na ich podstawie próbujemy zbudować pewien obraz planet oddalonych o setki, czasami tysiące lat świetlnych. Życzę powodzenia, ale i to jest oczywiście fascynujące, tylko nie musi być do końca prawdziwe. I bardzo podobnie jest z naszą Ziemią. Też jest tak, że my coś wiemy niby na pewno i słowo niby jest w tym wypadku kluczowe. Starając się nadać jakiś ram naukowych kryptoziemianom, mówi się o tak zwanej hipotezie sylurskiej. To jest taki eksperyment myślowy autorstwa astrofizyka Adama Franka i klimatologa o nazwisku Schmidt, dokładnie Gavin Schmidt, który zakłada ów eksperyment, że jakieś 350 milionów lat temu już na Ziemi było tyle paliw kopalnych, że cywilizacja, która by się, dajmy na to, wtedy narodziła, to mogłaby się utrzymać i działać przez jakiś czas.
Pytanie, czy byśmy ją znaleźli, gdyby, nie daj Boże, zaginęła? I ci panowie twierdzili, że szanse na znalezienie śladów cywilizacji, artefaktów w pokładach skalnych byłyby nikłe. Innymi słowy, jeżeli istniało coś takiego jak pracywilizacja, a mówimy tutaj o milionach lat, nawet dziesiątkach milionów, no to byśmy jej nie znaleźli. Czyli ci kryptoziemianie mieli jakąś szansę, żeby się rozwinąć, może nawet znacznie później, ale to też nie jest tak, że to na 100% muszą być jacyś inni ziemianie. O tym za chwilę. Ale wspomniałeś tutaj o Szambali. Te koncepcje mówiące o tym, że gdzieś pod ziemią albo czasami tuż obok nas są magiczne krainy, są dobrze znane w wielu kulturach z różnych rejonów świata. Może to tam powinniśmy szukać pierwszych oznak na kontakt z kryptoziemianami. Może, wiesz, nasi przodkowie, widząc tych kryptoziemian wyłażących z jakichś podziemnych nor, stworzyli sobie legendy i wierzenia mówiące o istotach ze świata podziemnego. Moglibyśmy tutaj długo wymieniać Agartha, Szambala, Hades, Szeol, legendy o podziemnych tunelach, te na przykład całkiem współczesne opowieści o zagadkowych labiryntach, księżycowa jaskinia na Słowacji albo w Polsce i tak dalej. To się nam każe zastanowić, czy w tych opowieściach nie tkwi jakieś ziarno prawdy. No bo zobacz, nasi przodkowie mogli widywać kryptoziemian częściej. Dlaczego? Dlatego, że ludzi było kiedyś znacznie mniej, więc kryptoziemianie mogli być bardziej aktywni. Z ich zachowania wynika, jeżeli to oni stoją za zjawiskiem UFO, że raczej do ludzi nie ciągną. Może kiedyś, może w tych czasach zamierzchlejszych, oni się mniej ludzi bali, bo nie było aparatów, bo nie było broni palnej. No właśnie, jak to jest? Wiesz, ja się tutaj odniosłem do podziemnych przestrzeni. Ty też o nich mówiłeś, ale przecież równie dobrze oni mogą być gdzieś pod wodą. Może sobie nawet założyli jakieś placówki na Księżycu. Może są w ukrytych bazach, a może tak naprawdę są gdzieś dosłownie obok nas, tylko się nauczyli manipulować naszym postrzeganiem i są niewidzialni, bo mogą, bo mają taką technikę. Kiedy człowiek, innymi słowy, trafia na takiego kryptoziemianina, to ten uruchamia specjalną procedurę na swoim pilocie i człowiek dostaje pomieszania zmysłów. No skąd my to znamy? Ze spotkań z UFO. To przekonanie, że obok nas żyją jakieś istoty, przeniknęło do ufologii, ale też ją kształtowało. Ale tutaj powiedziałem o całkiem fajnym pomyśle, bo rzadko się to porusza w tej dyskusji o kryptoziemianach, że właśnie kiedyś oni mogli być bardziej aktywni, bo po prostu ludzie byli mniej rozwinięci. Stąd te wszystkie opowieści o istotach ze świata podziemnego. Jak podchodzisz do tej mojej koncepcji? No, przychylam się do niej, nawet jej kibicuję. Wydaje mi się, że po prostu strywializuje to, co powiedziałeś. Kiedyś ludzie chodzili z mniejszą ilością aparatów przy sobie, aparatów fotograficznych. No, ta ilość na przykład w średniowieczu wynosiła zero i wtedy można było spokojnie pokazać się takiemu ziemianinowi, no bo kto mu uwierzy, a nawet jak mu uwierzy wioska, w której mieszka, nawet miasteczko, w którym mieszka, no to co z tego? To już sąsiednie miasteczko potraktuje rzecz jako legendę, opowieść. No, może niesamowitą, może niezwykłą, ale jednak to gdzieś zaginie w pomroce dziejów i z czasem stanie się takim swoistym folklorem. Skoro już mówimy o folklorze, dla mnie pewnym takim śladem, poszlaką tego, że coś na rzeczy może być, jeśli chodzi o podziemną cywilizację tych kryptoziemian, istnienie bogatego folkloru, ci z Państwa, którzy się tak z niesmakiem w tej chwili wykrzywili, no, folklor, no, nie chodzi o te tańce i śpiewy ludowe, tylko raczej o te opowieści, które w różnych rejonach świata się pojawiają, które dotyczą właśnie jakichś podziemnych przestrzeni. I zauważcie Państwo, my to traktujemy jako oczywistą oczywistość, jadąc klasykiem, że gdzieś tam na całym świecie opowiada się o tym, że pod ziemią żyją istoty, jakieś tam bardziej lub mniej wredne, to w zależności od kultury, o której mówimy, ale gdzieś oni tam są. I to w przypadku różnych cywilizacji odległych, to już nawet nie odległość chodzi, a bardziej o to, że na przykład odciętych od siebie, nie przenikających się,
to te opowieści o podziemnym świecie, o jakiejś podziemnej aktywności, a właściwie o aktywności istot pochodzących z podziemia, to się nieustannie pojawia. Co jest niepokojące dla mnie, to że podziemie jest w większości przekazów traktowane jako coś nieprzyjemnego. Coś, co w jakiś sposób, nie totalny, ale jednak nam zagraża. Skąd się biorą złe rzeczy, rzeczy skierowane przeciwko człowiekowi. I prześledźmy sobie, no, gdzie chrześcijaństwo umieszcza piekło. Gdzie inne kultury, no, powiedziałeś o Grecji, Hades. Tak samo, tam są dziwne rzeczy, no, jeszcze Tartar później, jeszcze głębiej. I właściwie to, co pod ziemią, kojarzy nam się, ale w większości świata to, co pod ziemią, kojarzy się mało sympatycznie. W związku z tym, gdybym miał przyjąć tę hipotezę, że rzeczywiście coś tam pod naszymi nogami dzieje się, że gdzieś tam ta kryptocywilizacja równoległa do naszej cywilizacji, obecnie równoległa, rzeczywiście istnieje, to ja bym się zaczął niepokoić na podstawie tych opowieści ludowych, tak to sobie określmy, że coś jest tam nie halo, coś jest niebezpiecznego. Dlaczego się tak przypiąłem do tych opowieści ludowych? Otóż okazuje się, proszę Państwa, co da się wykazać jakimiś szczegółowymi przykładami, że te opowieści ludowe, powtarzam to jak pewną mantrę, one, czy tego chcemy, czy nie, niosą ze sobą jakieś prawdy. To nie są często prawdy oczywiste. To nie są proste przekazy, było tak i tak. Ale jak się dzisiaj analizuje różnego rodzaju podania, różnego rodzaju opowieści, to okazuje się, że w nich zawarte jest echo jakichś wydarzeń. Ja wspominam do dzisiaj pewną książkę, że Hades, że podziemia te a la Grecja istniały naprawdę. To znaczy, ktoś je kiedyś wybudował, pewna grupa religijna, jak to określmy, wzięła sobie za zadanie, żeby przekonać maluczkich, przynajmniej niektórych, że Hades jest miejscem realnym. I wybudowała takie podziemia i tam byli, tu cudzysłów, zapraszani ludzie, którzy jak stamtąd wychodzili, to już byli przekonani w swoim takim starożytnym umyśle, że Hades jest miejscem realnym. To oczywiście był swoisty teatr. Teatr dla maluczkich, zorganizowany przez ich pobratymców. Ale nikt nie zagwarantuje, i to przechowało się w pamięci zbiorowej, w tych podaniach, w tych opowieściach. Ale nikt nie zagwarantuje, że inne opowieści, z którymi stykamy się na całym świecie, nie są przekazem już nie takim, który jest echem ludzkiej działalności, tylko echem jakichś konkretnych wydarzeń, które z tymi podziemnymi krainami mają coś wspólnego. A zatem, no, tak na to patrzmy, że te pogardzane przez nas opowieści ludu, one bardzo często, częściej niż podejrzewamy, niosą ze sobą prawdę głęboko zawoalowaną, czasami wręcz przesłoniętą, ale jakąś prawdę niosą. Zwróćcie Państwo uwagę, per analogiam, kiedy mówimy o kryptozoologii, no to czasami okazuje się, że w tych opowieściach ludowych zawarte były informacje o czymś, co później naukowcy pracowicie udowadniają, że to mogła być jednak prawda. A zatem ten przekaz niedokładny, nieostry, taki, no, który przynajmniej niektórzy ludzie mają ochotę wyśmiać, on jednak ma swoją wartość i ja bym go absolutnie, absolutnie nie lekceważył. A poza tym, te wszystkie opowieści, one mogą mieć coś wspólnego z prawdą, a poza tym, zwróćcie Państwo uwagę, że na tych opowieściach pojawiają się opowieści następne. No jest tak, to się dzieje z mitem chociażby, mitem traktowanym kulturowo, czyli nie jako opowieści ze starożytnej Grecji, tylko mitem jako zjawiskiem kulturowym, że mit nakłada się bardzo często na następny, znaczy
nowszy mit nakłada się na stary, bardzo często jest wywołany przez ten stary mit. I proszę Państwa, no na przykład mamy Wellsa z Morlockami w opowieści Wehikuł Czasu. To jest jakby zbudowanie nowego mitu na starym. Pojawia się Agartha, która, ona ma swoje źródło gdzieś w kulturach daleko wschodnich, ale okazuje się, że ona się stała nowym mitem w kulturze zachodniej. Dzisiaj, jak Państwo opowiecie Agartha, Shambhala, to otrzymacie odzew od społeczeństw europejskich. On będzie zupełnie, no może nie zupełnie, znacznie różnił się będzie od tego przekazu, który otrzymujemy z Dalekiego Wschodu, ale obecny jest w kulturze i świadomości współczesnego człowieka. Oznacza często coś innego niż pierwowzór, ale jednak funkcjonuje. A zatem mity, zatem opowieści różnego rodzaju mają tę cudowną, moim zdaniem, zdolność przemykania się przez wieki, trwania i zawierania pewnej informacji, o której dzisiaj nikt już nie pamięta. No, nie zachowało się to w pismach, w jakichś tam pracach filozoficznych, naukowych i tak dalej, a zachowało się bardzo często w ludzkich opowieściach, które trwają, przenoszą się przez wieki. Mówiłeś o zbudowaniu legendy na legendzie, mitu na micie. Mało kto wie, ale był człowiek, który wprowadził koncepcję kryptoziemian do masowej wyobraźni. Dzisiaj się o nim może już nie pamięta tak bardzo, ale Richard Schreiber, o którym mówiłeś. Człowiek, który przyczynił się trochę do stworzenia współczesnej ufologii, rozpowszechnił pewne wyobrażenia, które nam się dziś jednoznacznie kojarzą z tym pierwszym okresem istnienia tej dziedziny. Kim byli, Marku, zagadkowi Derosi z jego książek i co ich łączy zarówno z ufonautami, jak i kryptoziemianami? Uwaga, uwaga, proszę Państwa, to ja teraz znowu ordynarna, ale nie kryptoreklama, tylko reklama. Za jakieś 2-3 tygodnie na kanale Wehikuł Wyobraźni ja powiem o Richardzie Schreiberze troszeczkę więcej niż powiem za chwilę. Przedstawię Państwu tę historię bardziej szczegółowo, bo to skomplikowana w gruncie rzeczy historia, z punktu widzenia jednych kompletnie porypana, z punktu widzenia drugich bardzo ciekawa, to zapraszam. Jeżeli ktoś ma ochotę o Schreiberze posłuchać, to zapraszam na Wehikuł Wyobraźni. Najlepiej już dzisiaj sobie zasubskrybować, wtedy informacja przyjdzie, że film się pojawił. Ale do Richarda Schreibera. To był człowiek, który bodajże w 1943 roku napisał do wydawcy Amazing Stories taką opowieść o tym, że istnieje fantastyczna cywilizacja podziemna, starożytna oczywiście, która żyje w jaskiniach pod ziemią, ma fantastyczną technologię, no w dodatku nie jest przyjazna w stosunku do Ziemi. Tylko ta historia wydaje się ciekawa, ona jest ciekawa, ale od początku Schreiber twierdził, że to nie jest żadna opowieść, chociaż skierował swoje pismo, swój list do wydawcy Amazing Stories, to twierdził, że to nie jest żadna fantastyka, proszę Państwa, żadna, tylko to są szczere jego opowieści, jak jest, jak było, bo on się tam do swoich doświadczeń różnego rodzaju odwołuje. Czyli od początku była mowa o tym, że jest tak i koniec, na pewno tam knują, czyhają i tak dalej. Ten wydawca Amazing Stories, niejaki Ray Palmer, on przysiadł sobie nad listem, to był bardzo obszerny list, no ale zrobił z tego listu ogromne opowiadanie, wspominałem o nim, ogromne opowiadanie, potroił jego objętość, no po prostu zrobił z takiej spowiedzi Schreibera, zrobił literaturę, no, a w każdym razie literaturkę. I rzecz się ukazała w 1945 roku. Powiedziałem tytuł, pamiętam, Lemurię. To było otwarcie wora z pieniędzmi, bo już mówiłem o tym, że nakład Amazing Stories gwałtownie urósł, ale w dodatku w tych trzech latach, od 1945 do 1948 mniej więcej, to nakład mocno wzrósł, ale też właściwie rzadko który numer Amazing zdarzał się bez opowieści ze świata stworzonego, czy też
podejrzanego przez Schaeffera. To nosiło nawet taką nazwę zbiorczą The Schaeffer Mystery. No i tych opowiadań naprawdę się tam namnożyło. O czym pisał Schaeffer? O niezwykle zaawansowanych, prehistorycznych rasach, które no, zbudowały jaskiniowe miasta. No, to może złe określenie, bo takie wynikające z tłumaczenia. Miasta w jaskiniach to chyba lepsze określenie, ale te istoty, proszę Państwa, one opuściły Ziemię i przeniosły się na inną planetę. No, powodem miało być to, że promieniowanie naszej gwiazdy, naszego Słońca, nie do końca im odpowiadało. Te istoty porzuciły na Ziemi część swojego potomstwa. No i tu dojdziemy do twojego pytania, Piotrze. Część tego potomstwa to jest, ale mniejszość, znacząca mniejszość, to były jednostki szlachetne, ludzkie i one nosiły nazwę Teros, a większość zdegenerowała się po prostu i taka lekko, no, nie wiem, upośledzona, nie, to chyba złe określenie, niesympatyczna w każdym bądź razie, nie dość, że sadyści i jeszcze tacy agresywni sadyści, no i to były te istoty Deros, Derosi. Tak naprawdę ponoć jest to skrót od szkodliwych robotów, ale to nie chodzi o takie roboty, takie blaszanki, jak na przykład w Gwiezdnych Wojnach, to nie chodzi o jakieś mechaniczne konstrukcje, one po prostu, te istoty były robotyczne, jeśli chodzi o zachowanie, o ich stosunek na przykład do ludzi. Takie to było nieludzkie z punktu widzenia autora, stąd to określenie. Ci Derosi mieszkali w tych miastach jaskiniowych stworzonych przez ową pierwotną cywilizację i czym się zajmowali? Oni tak naprawdę porywali ludzi, między innymi. To jedna z ich aktywności, ale proszę Państwa, uwaga, w tysiącach sztuk albo w dziesiątkach tysięcy. Dlaczego? No bo przyjemność sprawiało im zadawanie bólu, zadawanie tortur, no ale był też cel praktyczny, czyli po prostu żywienie się ludzkim mięsem. No już czujecie Państwo, że to są opowieści takie właśnie z pism groszowych, żarcie ludzi, czyli ulubiona rozrywka Derosów. Jak było, nie wiem, ale tak jak powiedziałem, Schaeffer miał tendencję do uprawdopodobniania tej historii, o czym za chwilę pewno powiem. W dodatku Derosi dysponowali tym spadkiem po pierwotnej cywilizacji, mieli maszyny różnego rodzaju, one szpiegowały ludzi, one pojawiały się na powierzchni Ziemi w postaci między innymi obiektów przypominających, wtedy to nazywano właśnie latające talerze, no więc zostańmy przy tej nazwie, latające talerze. Chociaż niektórzy polemizują, że to nie do końca tak było w tych przedstawieniach Schaeffera, nie wchodzę, bo przyznam się Państwu, że ja znam bardzo niewiele utworów wymienionego Schaeffera. Tak jak mówiłem, on nie był zbyt popularny w Polsce. Rozrywkowość jego prozy oraz jej taka dosadność oparta na przygodówkach, to są opowiadania przygodowe i to takie, wiecie Państwo, w związku z tym to nie sprawiało, że literatura ta przebijała się do Polski, w związku z tym znam urywki, jedynie urywki tej prozy, niemniej jednak no, jest to pewne zjawisko, o którym nie wolno zapominać. W dodatku Derosi byli odpowiedzialni za różnego rodzaju katastrofy, lotnicze między innymi, za klęski żywiołowe, za epidemie różnego rodzaju. Bardzo lubili ziemskie kobiety. Wiadomo w jakim celu i tak dalej. No, pełen seksizm, ale to jest seksizm międzyrasowy, w związku z tym się nie liczy. W każdym bądź razie jakieś takie wątki sadomaso w tych opowiadaniach da się znaleźć. Niemniej jednak ci Derosi, czy też Derosowie, oni czasami podróżowali statkami kosmicznymi, rakietami, to już mówiłem o tych latających talerzach. W każdym razie warto pamiętać, że była opowieść i tu nawiążę do tego, co mówiłem na początku. Schaeffer upierał się, że to jest czysta prawda, że w dodatku on w swoim czasie doświadczył tego, że to jest prawda, ponieważ pracował bodajże w 1932 roku
w jednej z fabryk amerykańskich i tam, nie wiem jak to Państwu powiedzieć, bo aż się zaczynam śmiać, ale dobrze, powiem jak to było zrelacjonowane. Aparat spawalniczy w owej fabryce uległ uszkodzeniu i dzięki temu, tam się jakaś cewka, wybaczcie Państwo, ale nie wiem jak jest zbudowany aparat spawalniczy, to jest tu po prostu wybaczcie, jakaś cewka, coś się tam rozstroiło i najpierw nasz Shaver zaczął słyszeć głosy swoich współpracowników, no ludzi, którzy pracowali na tej samej hali, głosy jak głosy i zaczął słyszeć ich myśli, ale to nie wszystko. Zaczął też słyszeć to, co się działo wiele kilometrów pod ziemią, w jaskiniach. No i to, wiecie Państwo, był początek tej historii o kryptoziemianach, o Derosach. No cóż, proszę Państwa, no tak się to podobno zaczęło. Co więcej, później dostajemy relację o tym, że Shaver był przez jakiś czas wręcz więźniem owych Derosów i doznał tam różnego rodzaju nieprzyjemności ze strony owych istot. No i tak to się mniej więcej toczyło i stąd o to była cała walka, ale zostawmy tę walkę w spokoju. Niech się Amerykanie i ich historycy tym zajmą, a ja Państwu o tej walce troszeczkę opowiem w tej zapowiedzianej audycji na kanale Wehikuł Wyobraźni. Natomiast warto powiedzieć o tym, że to był taki swoisty zapalnik, który spowodował, że ta hipoteza po raz kolejny stała się modna na jakiś czas. Tak jak mówiłem wcześniej, ona później zaschła, umarła, zaczęto się zajmować czymś innym po prostu. Aczkolwiek te kluby Shaver Mystery, one w USA działały i one były aktywne mniej lub bardziej pod koniec lat, jeszcze pod koniec lat 50., na początku 60. ten ruch był dosyć taki prężny. Albo Shaver był kompletnym schizofrenikiem, ale zdolnym, bo pisał coś tam, albo no, rzecz jest bardziej dziwna, niż nam się wszystkim wydaje. Tutaj powiedziałeś, że temat przygasł prawdopodobnie w wyniku tego, że ludzie się zafascynowali kosmosem i to tam zaczęli upatrywać źródła przybyszów, natomiast są tacy, którzy uważają, że koncepcje Shavera wpłynęły na postrzeganie ufonautów i że Derosów tak naprawdę przebrano w kosmiczne szaty i się stali szarakami. No dobrze, ale wiesz, teoria kryptoziemian, wróćmy już do tej jej współczesnej formy. Dowiedzieliśmy się przed chwilą, że ona nie jest niczym nowym, ale ona ma wiele słabych punktów. Niby oni, mieszkając na Ziemi z nami, mieliby budować swoją cywilizację i technikę, przynajmniej ją utrzymywać przy trwaniu. Dlaczego nie ubywa surowców? Jakoś też nie widać tych kryptoziemian w przestrzeni naszej planety. Oczywiście są jakieś wytłumaczenia, tak, że oni są albo wyjątkowo nieliczni, albo te łapy to tak naprawdę są ich pojazdy, to są pozostałości po ich działalności. To mogą być pojazdy sztucznej inteligencji, samoreplikującej się, ale się nie rozwijającej. Innymi słowy, kryptoziemianie pozostawiliby nam jakiś swój system, jakieś swoje pojazdy, jakieś swoje roboty, a sami dawno zniknęli. Ale Marku, jakie jeszcze są minusy? No bo na przykład tak, gdybyśmy założyli, że kryptoziemianie istnieją, to musieliby być bardzo, bardzo nieliczni. Ogólnie rzecz biorąc, to oni wcale nie muszą być jakimiś innymi istotami. To na przykład może być grupa ludzi, którzy na pewnym etapie rozwoju odcięli się od reszty. Wspominałeś tutaj o tych cywilizacjach, które mieszkały w amazońskiej dżungli. No i na przykład, ale tutaj daję przykład zupełnie z głowy, który mi teraz przyszedł. Dajmy na to, że była sobie cywilizacja prekolumbijska, która miała wybitnie zdolnych inżynierów i kiedy się zorientowali, że tam Europejczycy zaczynają im buszować po kontynencie, pomyśleli sobie, wiecie co, zejdźmy do podziemi. I na przykład taka cywilizacja, albo też europejscy alchemicy, magowie, oni nas po prostu w pewnym momencie wyprzedzili i teraz nas oglądają. Dają o sobie znać, bo wiedzą, że cywilizacja ta masowa, ludzka nasza, może zniszczyć planetę albo sprawić, że nie będzie się ona nadawała do życia. I to jest akurat jeden z takich wątków, który moim zdaniem świadczy za tym, że koncepcja kryptoziemian albo inaczej, że UFO to mogą być kryptoziemianie. Bo jakimś dziwnym trafem latające spotki się aktywowały w momencie, kiedy doszło do rozwoju programów jądrowych,
I ogólnie rzecz biorąc, od samego początku tak zwanym atomem obiekty UFO są bardzo mocno zainteresowane. Ale jakie ty jeszcze inne minusy dostrzegasz, bo do tego, kim kryptoziemianie mogą być, oprócz tego, że są jakimiś tam wcześniejszymi mieszkańcami planety, to jeszcze dojdziemy. Ja powiem, Piotrze, tak, że dla mnie ta kwestia, czy to są jacyś derosi, czyli istoty zupełnie inne, czy też to są ludzie, którzy postanowili w pewnym momencie zejść do podziemia, ale rozumianego dosłownie, to jest moim zdaniem duża różnica. I to są dwie różne opowieści i można je ciągnąć w różną stronę, ale nie trzeba. Rzeczywiście może być tak, że zarówno ci, tu cudzysłów, ci tacy umowni, derosi, czyli inna rasa, jak i ta rasa, ludzka rasa, która zeszła pod ziemię, ona na przykład mogłaby być zainteresowana rzeczywiście chronieniem naszej planety przed wariatami, którzy bawią się bronią jądrową. Chociaż z drugiej strony, jakbym żył 10 kilometrów pod ziemią, to chyba mi tam, czy się ziemia sama wypali i ludzie, którzy w jakiś sposób są mi jednak do pewnego stopnia przynajmniej obojętni, no to chyba bym się tym nie interesował. Chyba, że nie jest tak źle i ta podziemna cywilizacja wcale nie poszła tym tropem, o którym mówił Shaver, czyli nie pali, gwałci i w ogóle nie jest i nie je ludzkiego mięsa, tylko jest normalną cywilizacją, która po prostu chciałaby z nami nawiązać jakiś kontakt, tylko zastanawia się przez cały czas, czy jest z kim i jest po co. Więc tu różne warianty mogą występować. Powiedziałeś o ubywających surowcach. Mnie się wydaje, że oni pod ziemią mają tyle surowców różnego rodzaju, że nie muszą grzebać w tych naszych, które są dla nas takie cenne, obojętnie czy to złoto, czy węgiel, czy różnego rodzaju minerały. Oni tam w głębi ziemi, to nie w jakichś czeluściach, tylko powiedzmy, my nie docieramy na 10 kilometrów, tam jakiś jeden odwiet, no to tam w ogóle się nie liczy. Natomiast jeśli oni tam sobie żyją, mogą tam żyć, to tam mają surowców w bród i nie muszą korzystać z naszych. W związku z tym to byłby jakiś taki ślad, czy powiedzmy jakaś taka rzecz, która nie eliminowałaby całej teorii. Minusów powiem, Piotrze, tak, że ja staram się nie szukać w tej teorii zbyt wielu minusów z bardzo prostej przyczyny i starałem się to zarysować przed chwilą. Warianty, które występują, są tak różne od tego, że mamy ludzi, od tego, że mamy inną rasę, dobrą albo złą, albo to, albo tamto, tego jest tak dużo, że budowanie na tej bazie, na tej podbudowie jakiejś spójnej teorii jest bardzo trudne, bo my tak naprawdę do końca nie wiemy, o czym mówimy. Nie, wiemy, o czym mówimy, tylko nie wiemy, jakie są odniesienia, jaka jest rzeczywistość. Pewno nie będziemy tego wiedzieli, to jest rzecz oczywista, ale nawet nie mamy poszlak, przesłanek ku temu, żeby przyjąć którąś z tych teorii jako wiodącą. Jedynym motywem może być nasze głębokie przekonanie, ale ja to często powtarzam, że nasze głębokie przekonanie, nasza głęboka wiara, że jest tak, a nie inaczej, bardzo często ludzie powtarzają, jestem o czymś głęboko przekonany, to jeszcze wcale nie zmienia rzeczywistości. Głębokie przekonanie, twoje, moje, czy kogokolwiek, nic nie zmienia. Lepiej dotrzeć do tego, jak jest, a nie jak jesteśmy przekonani. W związku z tym mówienie o jakichś takich, powiedzmy, fejkach, czy jakichś takich minusach, które mogą się wiązać z koncepcją podziemnej cywilizacji, z kryptoziemianami, jest bardzo, bardzo trudne, bo trzeba by się odwoływać do szczegółów, takie jest moje zdanie, do pewnych szczegółów, bo na poziomie ogólności, czy to jest możliwe, no a pytanie, a dlaczego nie? Podaliśmy w trakcie tej audycji kilka przesłanek dotyczących tego, że owa rasa mogła narodzić się miliony, dziesiątki milionów, setki milionów lat temu i trwa sobie. Może rzeczywiście tej rasy już nie ma, może wyemigrowała w kosmos, może wyginęła, wymarła, ale może stworzyła w tak zwanym międzyczasie sztuczną inteligencję i to ta sztuczna inteligencja teraz się z nami bawi. Może ta sztuczna inteligencja w ogóle, to jakby wiąże się z pewnymi opowieściami, na przykład o szarakach, że to są takie jakieś bioroboty. Może ta sztuczna inteligencja zabawiła się w stwórcę, w kreatora,
stworzyła sobie rasę, która tak naprawdę jest, ta rasa pełni rolę sług owej sztucznej inteligencji, takiej oczywiście mówimy o sztucznej inteligencji silnej, samoświadomej, i ta sztuczna inteligencja ma swoje sługi, na przykład w postaci owych szaraków, no i da się to pewno podpiąć pod to wszystko, co się wokół nas dzieje, czego ślady, echa do nas docierają. Bardzo często, Piotrze, na swoim kanale o tych echach mówisz. W związku z tym bardzo trudno, no można budować kolejne opowieści a la science fiction, no ale ja nie wiem, czy to nas przybliża. Nie, otwiera nam umysły i chwała za to. I myślę, że daleki byłbym od powiedzenia, że nie myślmy o tym, to bzdury, nie róbmy tego. Róbmy to, proszę Państwa, róbmy. Tylko ja zawsze się boję przy tego rodzaju okazjach, żebyśmy my sami nie zaczęli głęboko wierzyć w swoje własne opowieści. Podchodźmy do tego jednak krytycznie, podchodźmy jednak do tego z takim dużym dystansem. Opowieści są fajne, ale rzeczywiście cały czas analizujmy, cały czas szukajmy dziury w całym. Powiedziałeś, Piotrze, o tych minusach, no szukajmy tych minusów. Ja tak na gorąco ich w tej chwili nie znajduję, co nie znaczy, że ich nie ma. Pewno jakby całą historię albo te różne historie prześledzić i poszukać dziury w całym, to tych minusów by się znalazło całkiem sporo. To pociągnijmy ten temat. Mówiąc o kryptoziemianach, wspomina się często, że oni mogą być, nie wiem, pozostałością czy wytworem tak zwanej ciemnej biosfery, istotami, które są oparte o zupełnie inną biochemię, no ale to nie wyłącza tak naprawdę ich z jakiegoś normalnego, przynajmniej na tej planecie, rozwoju cywilizacyjnego, w tym z wykorzystania surowców. Zresztą ta ciemna biosfera, jak to się często nazywa, ona raczej dotyczy mikrobów niż większych organizmów. Ta teoria mówi, że mogą istnieć jakieś kategorie bakterii, pierwotniaków, które powstały po prostu jako inny rzut życia na naszej planecie. No ale jeżeli oni się rozwinęli, wiesz, nawet jeżeli powstały jakieś istoty w tej ciemnej biosferze, w co osobiście wątpię, to coś ich musiało skłonić do tego, żeby ustąpić nam miejsca. I to już jest pewna kontrowersja, bo ci kryptoziemianie są w miejscach, w których nie żyjemy my. Rzadko się zdarza w świecie zwierząt, by schodziły organizmy pod ziemię. Jednak ziemia, jednak gleba nie jest tak przyjaznym środowiskiem jak to, co jest ponad nią. Zauważmy, ile mamy ssaków, które żyją pod ziemią. Tak naprawdę możemy wyliczyć je na palcach. Zauważmy, ile gadów żyje pod ziemią. Względnie niedużo. Znaczy, to też jest tak, że niektóre zwierzęta część życia spędzają pod ziemią, natomiast to jest tylko część. Istoty, stworzenia, które mieszkają pod ziemią, żyją pod ziemią, są przez ewolucję odpowiednio ukształtowane. Chociażby kret, chociażby te wszystkie gady, które pod ziemią żyją, one mają obłe ciało, są przystosowane do tego życia. I załóżmy, że kryptoziemianie to są takie istoty, to są takie stworzenia, które wyewoluowały w okresie, kiedy na przykład, wyobraź sobie, Marku, na naszej planecie panowały takie warunki, że po prostu przebywanie na powierzchni było niebezpieczne. Ale to musiało się rozwinąć w wodzie. No ale czy w wodzie można zbudować cywilizację? Czy w wodzie można zbudować technikę? Tutaj wchodzimy na takie grunty, takie sfery, które są dość trudne. Bo wiesz, jednak kryptoziemianie to są istoty stąd. Czyli one się muszą charakteryzować tym samym, przynajmniej w jakiejś części, co reszta organizmów na naszej planecie. I tutaj bym szukał tych minusów, bo jeżeli oni istnieją, jeżeli oni są gdzieś w miejscach, gdzie nas nie ma, to znaczy, że albo nie mogą żyć na powierzchni, albo nam ustąpili miejsca. A to nam sugeruje, że oni wcale nie muszą być ziemianami. To mogą być osiedleńcy z innej planety. Wspomniałeś tutaj o szarakach. Co się często mówi o szarakach, że oni są bladzi, że oni śmierdzą takimi, nie powiem czym już, że oni śmierdzą, że oni wyglądają bardzo chuderlawie. To mogą być istoty, ci kryptoziemianie, którzy stali się ziemianami, ale przez zasiedzenie. To są istoty obce, jacyś obcy osadnicy, którzy tu przylecieli i tu mieszkają. Mieszkają już tu tak długo, może nawet dłużej niż my. Jest ich niewiele, ale wiedzą, że
nie warto wchodzić z nami w kontakt, bo traktują nas jak mieszkańców, powiedzmy, albo inaczej, traktują nas tak, jak my traktujemy mieszkańców lasów czy parków. Kiedy sobie spojrzymy na to, jak ci kryptoziemianie by wyglądali, jeżeli to oni stoją za zjawiskiem UFO, to oni muszą wieść jakieś jałowe życie, oni muszą wegetować, oni się raczej chyba nie rozwijają tej swojej cywilizacji, oni nie podbijają, nie prą do przodu, oni egzystują w zawieszeniu. I ja mam takie wrażenie, że dziwne jest to, że mówiąc o kryptoziemianach, pomija się ten wątek, że to mogą być imigranci. Imigranci, którzy się zasiedzieli na naszej planecie. Cała masa różnych koncepcji. Spróbujmy to uporządkować. Pytasz, Piotrze, o tą ciemną biosferę. Mnie ona rzeczywiście wydaje się dosyć wątpliwa. To znaczy, jednak mamy na Ziemi pewne warunki, które kształtowały naszą biosferę. No, nie da się nic wykluczyć, ale obawiam się, że no, nic bardzo takiego egzotycznego, jakieś takie boczna gałąź, już trudno mówić nawet o ewolucji, tylko o rozwoju życia, chyba coś takiego nie zaistniało. Znaczy, mówiąc o bocznej gałęzi, mam na myśli życie kompletnie inne niż nasze, nie oparte na przykład na DNA, tylko na zupełnie innych nośnikach i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to akurat, no powiem tak, nie mam innego argumentu, to powiem, że po prostu ciężko mi w to uwierzyć. Pytałeś, Piotrze, o to, czy gdzieś tam pod wodą mogłaby powstać cywilizacja. No i tu podeprę się książką, którą w swoim czasie omawialiśmy w bibliotekarium. Nazywa się to Wyobrażone życie Jamesa Trefila i Michaela Summersa. To jest książka wydana w Polsce przez Copernicus Center i obaj panowie w tym wyobrażonym życiu opisują, jak mogłyby się rozwijać technologiczne cywilizacje, na przykład na dnie oceanu, na przykład gdzieś tam na Enceladusie w Układzie Słonecznym albo na innej planecie, raczej na Księżycu, podejrzewanym, że gdzieś tam w jego oceanie życie mogłoby powstać. A zatem pewne koncepcje dotyczące właśnie, podkreślę, technologicznych cywilizacji gdzieś pod wodą, one zostały uwzględnione przez ludzi utytułowanych, przez naukowców i zrobili to w sposób dosyć prawdopodobny. Nie twierdzę, że to jest jedyna obowiązująca wykładnia, ale myślę, że na podstawie tej książki warto sobie taką koncepcję uwzględnić, czyli że rzeczywiście gdzieś pod wodą mogło się jakieś inteligentne życie rozwijać. Tak, ale powiedziałeś rzecz arcyciekawą dotyczącą tych imigrantów pozaziemskich i to mi się wydaje chyba najbardziej ciekawe. Ja ją jeszcze odrobinkę rozwinę, bo to by pasowało do tej koncepcji, że mówisz, że cywilizacja ta ukryta przed nami gdzieś pod ziemią, ona jest mało liczna. To by nawet pasowało do tego, co powiem za chwilę, chociaż jednocześnie nie byłbym sobą, gdybym sam nie polemizował ze sobą i z tobą troszeczkę, bo wcale mi się nie wydaje, że my możemy mieć pewność, że owa cywilizacja podziemna jest mało liczna. Ona się mało licznie tutaj pokazuje na powierzchni. Ja równie dobrze jestem w stanie uwierzyć, że oni sobie tam żyją jak w mrowisku, jest ich tam naprawdę bardzo dużo, ale aparaty, czy też załogowe jakieś pojazdy, które wysyłają tu na powierzchnię, są wysyłane oszczędnie albo są wysyłane w takich ilościach, żeby nie burzyły porządku na Ziemi. Czy to się udaje, czy nie, to sami Państwo rozważcie. Więc i to nawet nic nam nie mówi o tym, czy te cywilizacje podziemne są liczne, czy nieliczne. Ale ta koncepcja Twoja mnie zainteresowała, bo a gdybyśmy przyjęli, że to są imigranci, a jednocześnie badacze, czyli oni tu założyli stację badawczą, nieliczną, aczkolwiek przy tej skali badań nad cywilizacją ziemską, to nieliczne wcale nie oznacza, że tam 5 osobników pracuje, może ich jest znacznie jednak więcej, liczonych w setkach, w tysiącach, może w dziesiątkach tysięcy i oni badają tę naszą cywilizację, badają. Czyli mają gdzieś pod ziemią, bardzo głęboko, założoną bazę naturalną, wykorzystującą naturalne jakieś przestrzenie gdzieś tam głęboko pod ziemią, a może zrobione przestrzenie przez siebie,
gdzieś tam sobie siedzą, badają, badają, badają i są jak taka stacja naukowa Ziemia, przekazują informacje, taka jednostka badań terenowych. Oni sobie tutaj po prostu siedzą i kombinują nad kondycją naszej cywilizacji. I to wydaje mi się niezwykle ciekawe. Nie wiem, proszę Państwa, oczywiście, jak jest, ale ten ślad pociągnąłbym, to znaczy zacząłbym się nim interesować, bo on się wydaje taki logiczny, bardzo, bardzo logiczny. Oczywiście muszę to powiedzieć, logiczny nie oznacza prawdziwy, ale ta koncepcja jednostki badawczej, takiej stacji badawczej Ziemia, no bardzo, bardzo ciekawa. Ja ci się tutaj chciałem wtrącić tylko z jedną rzeczą, która jest bardzo ważna. Bo wiesz, nie obserwujemy tego, żeby te obiekty UFO, UAP, były wrogo nastawione. One są ciekawskie, one się nami interesują, one się pokazują, one nie dążą do kontaktu, ale nie są wrogie, nie strzelają. To może wspierać twoją wersję o tym, że to jest stacja badawcza. I to stacja badawcza z personelem, który nie musi jeść. To są istoty, to są roboty, albo bioroboty, one nie muszą, wiesz, jeść ziemniaków, uprawiać zieleniny tam pod ziemią. One sobie po prostu tam siedzą i nas obserwują. Natomiast stało się coś, co doprowadziło do tego, że się aktywowali, bo ludzkość trochę się wzięła i rozwinęła na przestrzeni wieków. Może nastąpiło to szybciej niż oczekiwali i próbują się z nami porozumieć, ale w tych swoich obwodach, w tych mózgach elektronicznych mają zapisane coś takiego, że nie mogą tego zrobić szybko. Jest procedura, którą muszą wcielać w życie i dlatego są te wszystkie problemy i niezrozumienie, że oni rzeczywiście nie są w stanie się z nami porozumieć. Zresztą o tym mówi dr Bernardo Kastrup, o którym za chwilę powiemy. Nie wiem, Marku, chciałeś coś jeszcze dodać tutaj do tej kwestii biosfery, cienia i tak dalej, zanim przejdziemy do kolejnego wątku tak na szybko? Ja jeszcze o tej stacji badawczej, bo tak to jest, że naukowcy, badając białe myszki albo wykonując eksperymenty, w których te białe myszki pełnią ważną rolę, one nie mają do tych myszek stosunku osobistego. To znaczy, oni nie nienawidzą tych myszek, ani ich nie kochają, no nawet sobie nie mogą na to pozwolić, tylko przeprowadzają na nich eksperymenty, czasami brutalne eksperymenty. I znowu, ta pewna historia, która niesie się za sprawami UFO, zdaje się też to potwierdzać. Odnoszę wrażenie, że na Ziemianach, w różnego rodzaju doniesieniach, mamy ślady dokonywania pewnych eksperymentów. Na Ziemianach, na bydle, na różnego rodzaju innych przedstawicielach fauny, ślady badań. Ale to nie są badania wykonywane, bo nas nienawidzą. Po prostu wykonują badania. I to też byłby taki element potwierdzający badawczość, czy też skierowanie na analizę tego, co się dzieje. Natomiast odnośnie tego, czy nie ma procedury, ja się zastanawiam, właśnie, znowu tu mamy taką ścieżkę, która się rozdwaja, roztraja, a może jeszcze więcej tych wariantów się pojawia. Bo jeśli to są istoty biologiczne, które kierują na przykład jakimiś biorobotami, no to sytuacja wygląda inaczej i z jakiegoś powodu się nie kontaktują, chociaż mogą taką decyzję podjąć. Jeśli to jest stacja automatyczna, oparta o sztuczną inteligencję, która wysyła swoje emanacje, w tym wypadku jakieś właśnie bioroboty, no to sprawa się trochę komplikuje. Dlaczego silna sztuczna inteligencja, której powierzono nadzór nad jednostką badawczą, nad stacją badawczą Ziemia, ma takie problemy, tak rodzi w bólu ten kontakt? Może to nie jest kwestia procedury, że tam nie mogą się z nami porozumieć, bo procedura im przeszkadza. Może to jest kwestia jednak pewnych priorytetów, to znaczy może badanie nie dobiegło końca. I owszem, ludzie zaczynają się orientować, że coś nie tak jest, że coś się dzieje, że jakaś ingerencja tu następuje, ale badanie nie dobiegło końca. W związku z tym nie jest jeszcze czas na kontakt, bo jak będzie kontakt, no to badanie zostanie zniszczone, znaczy ta
populacja ziemska, która w większości, umówmy się, nie wierzy w żadne UFO, UAP-y, ani tam cywilizację podziemną, no jakby dostała ta większość dowody, że coś takiego istnieje, to badania, znaczy to zakłóciłoby wynik badań po prostu. W związku z tym może priorytet jest właśnie taki, że póki badania nie zostaną ukończone, to kontaktu po prostu nie będzie. Nawet jeśli Ziemianie zbiorą sobie tam ileś wraków, ileś tam relacji o kontakcie trzeciego czy któregoś tam stopnia, czy zbiorą tyle i tyle zdjęć, i tak to zawsze w tym ogromie cywilizacji ziemskiej będzie traktowane, a to są takie bzdurki, takie opowieści, tak jak zresztą Państwo wszyscy, którzy słuchacie tutaj audycji Piotra na kanale UFO Historie, czy też tych moich różnych bajek, które opowiadam na wehikule wyobraźni, no to jak to traktują ludzie? A takie bajdy tam sobie opowiadają. Tak mówi większość, tak mówi ta milcząca, a właściwie bardzo głośna większość. I póki to się utrzymuje, to badania, czyli te warunki badania, mogą być dochowane i być może to jest przyczyna braku kontaktu. Tak, wiesz, oni może, to już powtarzałem nieraz, liczą sobie czas zupełnie inaczej. Jesteś takim szarakiem, mieszkasz pod ziemią, pstryk, nagle minęło ci 1000 lat, wychodzisz na powierzchnię i się orientujesz, że oni nagle już nie jeżdżą na koniach, już mają samochody, nawet coś lata. Matko Boska, coś my zrobili. Oczywiście to są żarty. Istnieje wiele wariacji teorii o kryptoziemianach. Ja myślę, że my dzisiaj nie omówimy ich, one staną się przedmiotem, tematem kolejnych odcinków, bo jest ta możliwość mówiąca, że to są ludzie, że to są przybysze z innych wymiarów, że to są na przykład istoty, które wyewoluowały tutaj, ale postanowiły ustąpić nam miejsca z jakichś przyczyn. Także o tym sobie, Marku, jeszcze powiemy, natomiast jest dr Bernardo Kastrup, filozof, który jest zwolennikiem teorii hipotezy o kryptoziemianach. O nim zrobiłem osobny film. On pisze, że dziwne zachowanie obiektów UFO wynika z faktu, że to UFO, ci ufonauci, oni oddziałują na głębokie struktury naszej świadomości. To się bardzo blisko wiąże z tymi wszystkimi czynnikami dziwności, z zjawiskami psi, które występują przy kontakcie z UFO. Innymi słowy, kontakt z tymi obiektami jest dziwny. No i Kastrup dochodzi do bardzo ciekawego wniosku, że oni oddziałują, ale oni oddziałują na głębokie poziomy naszego mózgu. Nie są w stanie porozumieć się werbalnie. Stąd dosłownie krok do wniosku, że kryptoziemianie nie potrafią się porozumieć z ludźmi, może dlatego ich unikają, ale z drugiej strony mają magiczną zdolność do manipulacji naszą podświadomością. Tutaj robi się to wszystko dość niepokojące. Powiem ci, że Kastrup w swoim eseju, o którym możecie, jak powiedziałem, posłuchać w jednej z poprzednich audycji, nie mówi o mrocznych stronach tego kontaktu. On sobie zakłada, że są kryptoziemianie, którzy nie potrafią się z nami dogadać, chociaż prawdopodobnie są starszą cywilizacją, że oni się porozumiewają, ale tylko z tymi głębokimi pokładami naszego mózgu przez te 1000 lat ewolucji swojej i rozwoju technologicznego nie byli w stanie zbudować sobie translatora do rozmowy z ludźmi, którzy mieszkają obok nich na Ziemi. Dla mnie to jest trochę, nie powiem, że naiwne, to jest słaby punkt w jego hipotezie. Ale wiesz co, on omija te wszystkie wątki, które są dość złowrogie, dość mroczne. Bo skoro te UAP-y, skoro ci kryptoziemianie komunikują się z naszą podświadomością, to de facto oni mogą z nami robić co chcą. Wiadomo, że czasami świadkowie są unieruchamiani. Wiadomo, że dochodzi do missing time'u. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiesz, to o czym on mówi jest w miarę prawdopodobne i sporo tłumaczy tak naprawdę. Ale skoro te istoty są w stanie komunikować się z naszą podświadomością i manipulować nią, to mogą też tak naprawdę wprowadzać nas cały czas w błąd. Jak odnosisz się do tej hipotezy Kastrupa? Czy on odkrył coś tak mrocznego, że postanowił dokonać autocenzury swojego eseju na temat UFO i tego, że mogą to być kryptoziemianie?
Nie odniosłem, Piotrze, takiego wrażenia. No od razu powiem, ten esej to jest w miarę świeża sprawa. On się ukazał w tym roku, w styczniu, na jego stronie. Mówi tam nawet o tym, że chciał rozesłać do różnych pism, ale i tych internetowych, i tych papierowych. Ale te papierowe to wiadomo, że każą skracać, bo ten esej jest bardzo długi. Z kolei te internetowe to zamieszczają za paywallem. I w związku z tym on by chciał, żeby to jednak dotarło do ludzi i zamieszcza na swojej stronie. Kto chętny, niech poszuka tego eseju na stronie takiej prywatnej Kastrupa. No ale ja sięgnąłem sobie do różnych jego prac, w internecie trochę tego jest. On miał zawsze takie inklinacje w tym kierunku takiej dziwności, nie tylko UFO, ale różnych takich zjawisk, które wokół nas się wydarzają. I ja odnoszę wrażenie, że no, jak to w filozofii, czysta spekulacja, więc on tam za wiele nie odkrył, raczej przeanalizował sobie pewne sprawy. Odnoszę też wrażenie, że to jest kwestia tego, jak czytamy jego słowa, bo można je odczytywać różnie, można to interpretować, to tak jak z filozofami bywa, czyli jedno zdanie przeczytamy, a dwie interpretacje się pojawiają i to w takiej wersji optymistycznej, jak nie trzy. Może być też tak, że Kastrup sugeruje nam coś jeszcze innego, bo my mówiliśmy tutaj o obcych przybywających, tych imigrantach, mówiliśmy o równoległej cywilizacji, a może nawet równoległej biosferze i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, przynajmniej po niektórych zdaniach Kastrupa, że on sugeruje, że owa cywilizacja równoległa to coś, co gdzieś tam oddziałuje na naszą cywilizację, jest to cywilizacja zupełnie inna. I ja się tu posłużę takim przykładem. Przy okazji Nostradamusa mówi się często, że on wpatrywał się w miskę z wodą, bo on tam widział przyszłość, a w ogóle różni inni ludzie mówią o tym, że te istoty, które mogą być, to mogą być przez nas interpretowane na tym poziomie naszych zmysłów, jako odbicia w wodzie, że to w ogóle nie ma nic materialnego w tym, co te istoty sobą reprezentują. Ja mam wrażenie, że tam znajdują się takie bardzo delikatne, nie wprost niestety, sugestie, że być może my mamy do czynienia z czymś, co nawet na tym poziomie, kiedy tłumaczymy sobie, jak jest, przerasta granice naszego języka. My po prostu nie potrafimy powiedzieć, czym owa cywilizacja jest. My tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, pomiędzy naukowcami toczą się batalie całe. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czym jest życie. Jaką dać definicję życia? I uwierzcie mi Państwo, na takim prostym poziomie to jest tak, proszę Państwa, jak z czasem. I tu odwołanie do świętego Augustyna. Kiedy sobie myślę, czym jest czas, to wiem, ale kiedy ktoś mnie zapyta, to nie wiem. I troszeczkę podobnie jest tutaj z tą sprawą kryptoziemian, że o co to może chodzić? Może to po prostu jest taka forma życia, której my dzisiaj na tym poziomie wiedzy za życie w ogóle byśmy nie uważali i w związku z tym no, nie ma mowy o żadnej cywilizacji. Może to nie chodzi o inny wymiar, tylko po prostu o taką formę istnienia w naszej rzeczywistości, w naszej materialnej rzeczywistości, która po prostu nam się wymyka, która jest rodzajem, no właśnie, jakiegoś cienia, czegoś, co my postrzegamy jako cień, jako refleks światła, nie wiem, błysk światła na szybie. Ja tu bardziej to robię opisowo, tak metaforycznie to staram się opisać, nie wprost, bo tak naprawdę nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Chodzi mi po prostu o uwzględnienie tego, że my wiemy, czym jest to życie na naszym poziomie, no, ale gdybyśmy mieli podać ogólną definicję życia, tego nie zrobimy. Jeszcze dzisiaj chyba nie. I w związku z tym warto uwzględniać, że szeroko pojęte życie może wyglądać kompletnie, ale to absolutnie inaczej, niż my przyjęliśmy to. My szukamy drobnoustrojów, jakichś tam tkanek, czegoś takiego bardzo, bardzo biologicznego, co nam się z tą biologią kojarzy. A może życie, nie wiem, może światło też potrafi żyć. To znowu metafora, ale jakby mająca przybliżyć, o co mi tak naprawdę chodzi. I mam wrażenie, że później jak Kastrup to rozwija, kiedy mówi o tych przejawach aktywności owych kryptoziemian,
tego UFO, tych wszystkich rzeczy, które z UFO się wiążą, to równie dobrze możemy przyjąć, że te zjawiska mają coś wspólnego z tak pojętą obcą, czy też rodzimą cywilizacją. Taką cywilizacją, która wymyka się naszemu nazwaniu, naszemu poznaniu i w związku z tym zwraca naszą uwagę, że może za mało wnikliwie patrzymy na pewne sytuacje, na pewne zjawiska, które następują. Za wszelką cenę staramy się je sprowadzić do naszej biologii, do naszego pojmowania świata, ewentualnie wyrzucić to poza nawias, czyli powiedzieć, a oni są z innego wymiaru, w związku z tym to w ogóle niewiele możemy powiedzieć. On chyba zwraca uwagę, nie wprost, powtarzam, nie wprost, ale gdzieś tak na granicy słów mamy też zwróconą uwagę, że może jednak świat wygląda zupełnie inaczej. On ogólnie w swojej koncepcji uznaje, że podstawą natury, podstawą rzeczywistości jest proces mentalny, nie zaś materia. Mam nadzieję, że nam kiedyś przybliżysz poglądy Kastrupa na swoim kanale. Co by tu jeszcze dodać? W zasadzie dziwna sprawa, Marku, zaczęliśmy temat kryptoziemian i w sumie gdzieś utknęliśmy. Mam nadzieję, że go jeszcze kiedyś pociągniemy w różnych jego odsłonach. Dajcie znać w komentarzach, jakie części tej hipotezy, teorii mamy naświetlić, na co mamy zwrócić uwagę, co poszerzyć, bo muszę powiedzieć, to weszło do mainstreamu, o tym się mówi. Wielcy profesorowie mówią, tak, to mogą być mieszkańcy Ziemi, ale są zaskakująco oszczędni w swoich wnioskach i myślę, że niektórym z nich przydałby się, Marku, jakiś tam kurs u ciebie, żeby nieco otworzyć wyobraźnię, dlatego że szczerze ci powiem, że kiedy słyszę na przykład albo czytam profesora Leuba, przecież naukowca takiego pełnokrwistego, kiedy on pisze, że to mogą być jacyś tam mieszkańcy Ziemi, ale tacy, których nie widzimy, to ja oczekuję od takiego człowieka odpowiedzi. Nawet jeżeli to miałoby wchodzić w sfery wyobraźni, ale jednak oczekuję, że on poza tą hipotezą, która jest bardzo odważna, powie coś więcej. To się nie dzieje. Nam jest rzucona pewna koncepcja, którą my sobie mamy przyswoić. I ona tak naprawdę nie idzie w jednym kierunku. Ona nam mówi, że mogą istnieć na naszej planecie albo równolegle rozwijające się cywilizacje, albo są to pozaziemscy osadnicy, którzy żyją tutaj może nawet dłużej niż my. Albo to jest jakaś tam uciekająca cywilizacja, która się oderwała od Ziemi względnie niedawno i to są ludzie. My o tym wszystkim sobie jeszcze, Marku, powiemy. Powiemy, bo nas niestety czas ogranicza. Ja ci serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę, za audycję. Przypominam, że Marek jest autorem kanału Wehikuł Wyobraźni, ale oprócz tego jest autorem audycji Bibliotekarium, która co piątek ukazuje się na antenie Radia Paranormalium i tam możecie w Bibliotekarium usłyszeć na przykład nasze recenzje filmowe. Skupiamy się ostatnio na nowościach filmowych. Oczywiście to są recenzje filmowe związane z tymi gatunkami, które nas najbardziej interesują, czyli horror i science fiction. Jeszcze raz, Marku, wielkie dzięki. Pamiętajcie, że link do kanału Wehikuł Wyobraźni znajdziecie pod spodem w opisach. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia. Pozdrawiam, pozdrawiam. Cześć i do usłyszenia w następnym Wehikule Wyobraźni, gdzie może, jeżeli wyrazicie taką opinię, jeżeli taka będzie wasza wola, pociągniemy temat kryptoziemian. Cześć.